We Lwowie zakończono prace restauratorskie dawnego klasztoru ojców Dominikanów, obecnie grecko-katolickiej cerkwi Najświętszej Eucharystii. Wymieniono dach świątyni, odnowiono okna i witraże. Odrestaurowano też zespół czterech rzeźb znajdujących się na fasadzie budynku. To postacie świętych Tomasza z Akwinu, Dominika, Jacka Odrowąża oraz Wincentego Feriariusza. Między świętymi jest monstrancja posadowiona na wapiennym cokole z adorującymi aniołkami. Autorem rzeźb jest Jan Obrocki. Zaczęliśmy pracę od remontu dachu i wtedy zobaczyliśmy, że te rzeźby wymagają natychmiastowej konserwacji. Nad projektem zawsze pracują polscy architekci razem z ukraińskimi. Tak mamy możliwość uczyć się jedni od drugich. Już mamy plan na odnowienie dwóch pozostałych rzeźb i napisu. Renowacji dawnego klasztoru ojców Dominikanów sfinansowały wspólnie Samorząd Lwowa i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. 11 milionów hrywien wydano z budżetu miasta. Polski fundusz przeznaczył około 550 tysięcy złotych, czyli ponad 4 miliony hrywien. Klasztor Dominikanów znajduje się przy Placu Muzealnym 1. Jest jednym z najwspanialszych barokowych zabytków Lwowa.